Pozdrawiam, moi drodzy, bardzo serdecznie ze Szczecina. W Ewangelii według świętego Łukasza w drugim rozdziale od 48 wiersza tak czytamy. I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego, synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Moi drodzy, kiedy przychodzi na świat dziecko, cała rodzina z wielką radością obserwuje postępy, jakie czyni to dziecko. Wreszcie przychodzi ten szczególny moment, kiedy wszyscy czekają na pierwsze wypowiedziane słowo. Czy będzie to mama, czy będzie to tata? Możemy mieć podobne emocje, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza. Najpierw Jezusa poznajemy jako zapowiadanego Mesjasza, później poznajemy Go jako narodzonego w Betlejem. Aniołowie zwiastują o Nim, później Symeon o Nim się wypowiada, prorokini Anna. I wreszcie 12-letni Jezus wypowiada pierwsze do nas słowa. Możemy być zdziwieni, zaskoczeni, może nawet rozczarowani, że te pierwsze słowa to pytania. Pytania, które Jezus kieruje w stronę swoich rodziców. Dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście? W pierwszej chwili możemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że te pytania mają charakter konfrontacyjny z rodzicami Jezusa. Ale chciałbym, żebyśmy nie tyle doszukiwali się w tym tekście konfrontacji Jezusa ze swoimi rodzicami, co bardziej z oczekiwaniami, jakie mieli wobec Niego. Zauważcie, że Jezus przez całe swoje dorosłe życie zmagał się z tym, że inni ludzie mieli wobec Niego jakieś oczekiwania. Czytając Ewangelię możemy odnieść wrażenie, że wszyscy wokół Jezusa wiedzą lepiej, kim On jest, co ma robić, co ma mówić, z kim ma przebywać i gdzie ma przebywać. Na przykład Jego przeciwnicy. Kiedy Jezus pojawił się w Nazarecie, kiedy wszedł do synagogi i zaczął czytać księgę proroka Izajasza, odnosząc to proroctwo do swojej osoby, ci, którzy tego słuchali, od razu powiedzieli, ale zaraz, chwileczkę, to jest syn Józefa. To znaczy odesłali go tam, gdzie ich zdaniem jest jego miejsce, do zakładu ciesielskiego. Później, kiedy Jezus uzdrawiał na przykład w sabat, uczeni w piśmie mówili, źle robi, nie powinien tego robić, my wiemy lepiej. Kiedy z kolei spędzał czas i rozmawiał z celnikami przy stole, ci sami mówili, z celnikami je, jest pijakiem i żarłokiem. Nawet moi drodzy przyjaciele Jezusa, Jego najbliżsi, czyli uczniowie, też mieli wobec Niego jakieś swoje oczekiwania, mieli wyobrażenia też, kim On być powinien. Kiedy Jezus zapowiada, że idzie do Jerozolimy na śmierć, sam Piotr bierze Go na bok i mówi, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. To znaczy, ja wiem, co dla Ciebie jest dobre. Posłuchaj mnie, idź za moją radą. Moi drodzy, we wszystkich tych sytuacjach, począwszy od tej, która jest opisana w tej Ewangelii Łukasza, Jezus daje jasno do zrozumienia, że to nie jest tak, że człowiek będzie mówił Jezusowi, kim jest, co ma robić i jak ma robić. Jezus jest w pełni niezależny od ludzi. I o tym mówi w pierwszym wypowiedzianym zdaniu, o którym czytamy na kartach Ewangelii. To jest dla nas cenna podpowiedź, bowiem zapewne każdy z nas również mierzy się w swoim życiu z oczekiwaniami innych ludzi wobec naszej osoby. Czasami są jakieś oczekiwania dlatego, że jesteśmy kobietą albo mężczyzną, albo są jakieś oczekiwania, bo jesteśmy dziećmi takich, a nie innych rodziców. Może są takie, a nie inne oczekiwania, ponieważ piastujemy taką, a nie inną funkcję w społeczeństwie czy też w kościele. Czy próbowaliście, moi drodzy, sprostać tym oczekiwaniom wobec Was?
Jak się czuliście wtedy? Na początku mojej służby jako duchownego w kościele ewangelickim było to dla mnie duże wyzwanie. Jedni mówili, musisz być blisko ludzi, a inni mówili, pamiętaj, trzymaj ludzi trochę na dystans. Jedni mówili, musisz spoważnieć, drudzy mówili, bardziej się wyluzuj. Jedni mówili, musisz iść tam i tam i robić to i to, a drudzy mówili, wiesz, tego ci nie wypada. Kochani, tak na dłuższą metę nie da się tak żyć. Nie da się wychodzić naprzeciw wszystkim oczekiwaniom wobec naszej osoby. Wcześniej czy później poczujemy, że jest to dla nas męczące, że to przynosi nam nieszczęście, że tak naprawdę zapadamy się w sobie. To jest taki moment, kiedy każdy z nas musi zadać sobie pytanie, no dobrze, ale gdzie jest moje miejsce? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie znajduje się również w dzisiejszej Ewangelii. Jezus swoim rodzicom odpowiada, moje miejsce jest u Ojca. Miejsce każdego z nas jest, moi drodzy, u naszego niebiańskiego Ojca. To On doskonale wie, kim jesteśmy. On wie doskonale, gdzie powinniśmy być, co powinniśmy robić, z kim powinniśmy rozmawiać i jak powinniśmy rozmawiać. Tego, moi drodzy, szukania siebie u boku naszego niebiańskiego Ojca życzę nieustannie sobie, ale również i Wam w tym nowym 2021 roku. On wie, nasz niebiański Ojciec, wie, kim jesteśmy. Posłuchajmy Go i róbmy to, co On dla nas wyznacza. Amen.